Jesteśmy jeszcze w tych czasach, gdzie mało kto wie, że mamy tak naprawdę dwie świadomości, dwa główne rodzaje świadomości. Tą zewnętrzną, którą generuje umysł, która jest tą powierzchowną. Ona jest w zasadzie stworzona na lęku, jest tą lękową, można powiedzieć, świadomością, czyli ona nam umożliwia bardziej przetrwanie. Czyli ona gromadzi wszystkiego rodzaju informacje, które mogą pozwolić nam przetrwać, ale też opiera się na lękach, na traumach, z którymi sobie może nie radzić i przez to zabiera nam to wówczas bardzo dużo energii, tak długo, aż tych traum w sobie nie rozwiążesz. Natomiast nie możesz ich rozwiązać z poziomu tej świadomości, gdyż ona jakby no jest sama niczego nie stwarza, tak? To jest tylko tak naprawdę lustro. Natomiast prawdziwą świadomością jest świadomość ta wewnętrzna, ta, która nie ma początku, nie ma końca, która jest już absolutną świadomością, która się przejawia przez wszystko tutaj, jakby jest tym początkiem, tym można powiedzieć zerem. Więc świadomość zmysłowa jej nie ogarnia, bo nie rozumiemy, czym jest zero, jak potężną ma, że jest najpotężniejsze ze wszystkich tak naprawdę tutaj cyfr, czy tych też symboli, do których już doszliśmy. Rzeczywiście od 1 do 9 to jest też zbiór cyfr, gdzie nie może być więcej ani mniej. Ja akurat się w tym też mocno swego czasu bawiłem i też dzięki temu zauważyłem te właściwości i też odkryłem nowe rzeczy, których wiesz, okazuje się, że ludzie nawet nie ogarniają. Na przykład taki prosty przykład, relacje między cyframi. Ja na przykład jedna to jest jedność, ale dwa to już jest jedna relacja pomiędzy tymi dwójkami, tak? Jeżeli to daje kości do gry, jak zobaczysz na przykład trójkę i postawisz tak jakby w trójkącie, to widzisz, że pomiędzy nimi też są trzy relacje, ale już między czwórką są już raz, dwa, trzy, cztery, pięć i sześć już jest relacji, tak? Między piątką już jest znowu o wiele więcej. I na przykład ludzie nie odkrywają takich subtelności, które pozwalają zobaczyć taki efekt synergii, czy też odkryć właściwości, tak? Na przykład cyfr 369, o których mówił Tesla też, które są taką stałą, można powiedzieć, tymi też zmiennymi, tak? Jak 1, 2, 4, 8, 16, czyli 7, 32, czyli 5. I to są jakby bardzo ciekawe takie ścieżki odkrywania, o których myślę, żeby je też zastosować w takim właśnie kursie, działaniu, gdzie mogę po prostu pokazywać to piękno, tą wspaniałość po prostu bycia sobą, odkrywania cudu, jakim się jest. Jesteśmy w takich ciekawych czasach, gdzie jeszcze są te zabobony, te stare średniowiecze, tak? W których ludzie jeszcze wierzą, nie wiem, w krzyż, w takie kanibalistyczne, jakieś wampirze, nie wiem, sekty, gdzie piją krew swojego króla, próbują jeść jego mięso i tak w tych obrządkach go wieszać cały czas na krzyżu, ukrzyżowywać, zabijać, a potem wierzyć, że on gdzieś tam zmartwychwstaje. No są to bardzo toksyczne, destrukcyjne sekty dla takich ludzi, bo ci ludzie po prostu niszcząc swój symbol jakby boskości, no zamieniają się w te barany, tak? I są gdzieś po tym hodowane. I no to się oczywiście fraktalnie sprzęga z taką całą instrumentalnością i też dysfunkcją starego systemu, gdzie po prostu to głębsze widzenie jest wypaczone. Znaczy nie ma go po prostu, bo tam źle działa. To tak jakbyśmy wzięli jakiegoś człowieka, który ma powiedzmy zespół Downa, tak, z całym oczywiście szacunkiem dla tych ludzi i dali mu jakieś powiedzmy bardziej złożone stanowisko, to wiadomo, że ten człowiek będzie upraszczał to wszystko i też wypaczał często, tak? I ludzie, którzy są pod nim, wiesz, mogą być tam heheszki i tak dalej, ale koniec końców taka firma czy coś, jeżeli nie upadnie, to po prostu zejdzie na psy, tak? Bo tam po prostu no, nie będzie odpowiedniego zarządzania. I tak samo jest ze wszystkim. I w konsekwencji możemy zauważyć, że stara ta dysfunkcyjna cywilizacja marnuje energię, niszczy środowisko, niszczy siebie nawzajem, zubożewa to wszystko, gdzie możemy zobaczyć filmy, jakie są prymitywne, pełne agresji, przemocy, takiej ignorancji, takiej płytkości, samo z wiadomościami, tak, które podkręcają cały czas tylko ten lęk. I dopiero człowiek, który się gdzieś tam, wiesz, przebudza w tej właśnie prawdziwej świadomości, może gdzieś to dopiero widzieć, mieć taki głębszy, szerszy obraz i zobaczyć tą psychopatologię, która jakby się dzieje i jednocześnie mieć taki już spokój,
Tak, ponieważ rozumiesz, że to są prawa, którym podlega, że człowiek jest jakby daje się ogłupiać, czy wreszcie wierzy w jakiś taki fałsz, niszczy sam siebie, gdzie nie ogarnia, że te symbole, tak, przykładowo krzyż, to jest coś, do czego sam się jest przykuwany, tak, bo podświadomość nie odróżnia, więc on sam siebie cały czas na tym krzyżu wiesza. I potem się ludzie dziwią, że ciągle cierpienie, albo wręcz wierzą w to, że życie to jest cierpienie, to jest jakaś choroba przenoszona drogą płciową. Więc takie wypaczenia, to też oczywiście przez naturę głębiej jest po prostu, to jest wszystko, że tacy ludzie się stają mięsem, tak, wyjaźniany są, więc wchodzą, degradując się do poziomu świadomości ciała. Taki człowiek nie wie, o czym mówi, nie wie, co robi i po prostu w ten sposób jakby jest usuwany, natomiast przetrwają jakby ci, którzy właśnie, w których ta energia jest głębsza, tak, ta świadomość jest głębsza i w ten sposób przestajesz się wtedy rozpraszać, tak? Kiedy masz wewnętrznie, czujesz siebie, czujesz swoją moc, to masz też kontrast do tego, gdzie tej mocy nie ma, tak? Więc przez to i dbasz wtedy o dietę odpowiednią, gdzie na przykład możesz zauważyć, że jak jesz mięso, to też ci ta energia spada, bo tam jest cierpienie, tak? Jeżeli jesz mięso, to jesz martwe, to się zamartwiasz, tak? To możesz to czuć, czego oczywiście nie czują ludzie, którzy już są zdegradowani, czy na tyle jakby upośledzeni, że po prostu ich cierpienie jakby jest taką normą dla nich, tak? I przez to oni to są uzależnieni od tego mięsa, od tej krzywdy, cierpienia. Wiesz, tutaj próbują być władcami, że zeżrą innego ziemianina, tak? Podczas gdy sami są w tej hodowli, tresurze, o której jeszcze nie wiedzą, bo mają już tak zawężoną świadomość. Dlatego mądrość, tak? Nastawienie się na prawdę, no jest tym, co jest najlepsze na świecie. Daje dużo frajdy, po prostu powoduje, że jestem sobą, tak, że ja sobie tworzę tutaj swój własny przekaz i to jest nawet taka rozmowa z tą boskością, z tym, co się tutaj dzieje, z tymi prawdziwymi też innymi istotami, które też mi odpowiadają i z którymi czuję taką wspólnotowość, boskość, telepatyczność, ta subtelność, więc tutaj nawet jeżeli funkcjonuję gdzieś w jakimś takim zabobonie, ciemnogrodzie, no to po prostu poprzez prawdę mogę też pomagać tym jakby ludziom, tak, którzy się zamienili w te owieczki, w barany, czy w jakieś bydło, żeby powracać znowu do siebie, tak? Oczywiście na początku ta prawda będzie oczywiście ludzi bardzo tutaj męczyć, bo będą musieli się zmierzyć z tym, że trwali przez tyle lat w fałszu, w obłudzie, w zakłamaniu, w hodowli, tak? No i część z nich już, wiesz, macha ręką i już, wiesz, woli już do tej niszczarki wchodzić. Natomiast prawda mimo wszystko jest o tyle piękna, że człowiek, który w pewnym momencie dojrzewa do tego, tak, to on może rzeczywiście przetransformować się. I nawet jeżeli jest tą przysłowiową świnią już, która już idzie na rzeź, to może się okazać jakiś cud, tak, że jakiś właściciel ma syna, on przyjeżdża, widzi tą świnię, ona jest taka urocza, wiesz, inaczej się zachowuje na przykład, tak, i postanawia się nią zaopiekować. I wtedy no są takie właśnie cuda, są takie wyjątki i to się po prostu zadziewa. Zawsze jak masz nadzieję i idziesz swoją ścieżką, to mimo tego, że te drzwi mogą być już dla Ciebie zamknięte, to gdzieś to okno, jakieś miejsce inne jest zawsze otwarte, zawsze jest wybór. I tyle. I tu, wiesz, jak już ogarniamy głębszy wymiar, to głębszy wymiar też ogarnia nas, a jako, że ostatecznie rzeczywistość jest nieskończona, jesteśmy, to wszystko jest cudem, tak? To wszystko jest takim też snem, w którym śni absolut, więc w każdym jest ten pierwiastek boski i nawet jeżeli on jest bardzo silnie zablokowany, tak, to zawsze może się odblokować, tak, bo to on jest jakby królem, czyli ten pierwiastek boski w nas, ta symboliczna świadomość Chrystusowa, która też można powiedzieć, że jest pewnym taką częścią ewolucji też boskości, bo to jest też, jak się, wiesz, przebudzasz coraz bardziej, sobie po prostu przypominasz coraz głębszą świadomość, która na poziomie, nie wiem, czasu, przestrzeni jakby sięga milionów, miliardów lat i też jest jakby bardziej taka kosmiczna, więc zdajesz sobie sprawę, że jesteś takim bardziej kosmosem, galaktyką, wszechświatem. I jeżeli w tym wymiarze, wiesz, uświadomisz sobie coś bardziej, że jesteś, to już te siły takie zewnętrzne, które są tymi samymi siłami, które niszczą to jajko od zewnątrz, tak? Czyli to są te węże, te różne inne jakieś tam gady, czy jakieś inne struktury, które po prostu próbują zjeść to zawartość jajka, jakby odchodzą, tak? Bo jest ochrona, nie wiem, czy to ptaka, matki, tak? Czy też środowiska, które się zmienia i wtedy
ty możesz od wewnątrz tą sobie swoją skorupkę, tą swoją też ignorancję wywalić i po prostu narodzić się na nowo w nowym wymiarze. I nawet jeżeli jeszcze, nie wiem, wydaje ci się, czy wydawało ci się, że niewiele masz i tak dalej, to tak naprawdę to jest pewna znowu iluzja takiego mózgu, tak, który jest zafiksowany na jakichś znowu kiepskich systemach wierzeń, kiepskich przekonaniach. I jest po prostu takim niewolnikiem tych po prostu nawyków, tak, które się gdzieś tam stworzyły, automatycznego podejścia. Natomiast kiedy zauważasz przemianę i potencjał, to budzisz się w ogóle z nowym nastawieniem, to w ogóle się odnajdujesz taką w tej rzeczywistości w nowy sposób, to ci wszystko tak lepiej zaczyna smakować. I też tutaj ci mogę doradzić, że warto wchodzić częściej w takie posty, żeby po prostu uwolnić się od jedzenia, czy zmienić w ogóle nastawienie jedzenia, czy na przykład przejść na owoce sobie, na warzywa, na coś, co ty czujesz, że jest ok, i w ogóle przejść na taki tryb nawet nie jedzenia przez jeden czy nawet kilka dni. Przez to organizm przestawia się na tryb endogenny, czyli wewnętrznie od razu uwalnia, oczyszcza, zjada ci to wszystko, co jest takim dodatkiem, czymś, co jest też jakieś złogi, stare rzeczy, więc przez to od razu masz więcej energii, bo ta energia nie idzie już na trawienie tych starych znowu tego samego, tylko przechodzi już w tryb oczyszczania i transformowania też na nowy rodzaj przejawiania się, gdzie możesz już czuć się bardziej człowiekiem, bardziej ludzki, bardziej świadomy. I wtedy też promieniujesz od razu inną energią, więc tam nie ma już takiego lęku, tego wkurwienia na tych idiotów, tak, gdzie tam często myślę, że to w ludziach jest, tak, jeszcze. Tylko sobie zdajesz sprawę, że wszyscy podlegamy pewnym już prawom, więc ludzie, którzy trwają w fałszu, którzy oszukują, wiesz, cwaniakują, no to są jak ten przysłowiowy Judasz i ta pętla, czasami złota, ale jednak jest, czeka na nich. Czy nawet głębiej zobaczysz, to też zdasz sobie sprawę, nauczysz się poprawnie odczytywać pewne rzeczy i zdasz sobie sprawę, że prawdziwy król nigdy mu się nic nie dzieje, on jest zawsze schroniony. Tu cały świat jest tak skonstruowany, że prawdziwe istoty są zawsze w centrum, nie ma tam w ogóle już cierpienia, nie ma jakichś takich negatywnych rzeczy. To są tylko już jakieś pewne wyjątki, kiedy sami czegoś chcemy jeszcze doświadczyć na drodze takiej ewolucji właśnie swojej świadomości, tej zewnętrznej, która jakby coraz bardziej się pogłębia i ona właśnie na pewnych tych kolejnych poziomach jakby uzyskujesz coraz większe wglądy, to połączenie, tak, odzyskujesz tą subtelność właśnie w połączeniu z tą świadomością boską, wewnętrzną, która tutaj jest od zawsze, więc tam już jest zupełnie inna zabawa. I to jest ta transformacja też, o której mówią ci wszyscy mędrcy, oświeceni, przebudzeni, ci najwspanialsi ludzie, tak, czyli ludzie, którzy wybrali prawdziwość, tą autentyczność i przez to tacy ludzie są bardzo ciekawi, różnorodni, mają sobie te różne potencjały, możliwości, no w przeciwieństwie do tych, którzy gdzieś trwają w tym lęku, w tym zabobonie, w tej takiej agresji, w tych mechanizmach obronnych. Ale oczywiście to wszystko jesteśmy my, to wszystko jest ta sama świadomość. I jako że już z tej mądrości i prawdziwości zdajesz sobie sprawę, że jesteśmy wszystkim, że doskonałość jakby też na poziomie doskonałym nie odróżnia. To są wszystko doświadczenia. Więc notabene, jeżeli będziesz funkcjonować wbrew sobie w jakimś sensie, wchodził w jakiś taki zabobon właśnie, jakieś takie negatywne rzeczy, czy jakieś takie spłycone, coś, czego samemu nie doświadczasz, ale powtarzasz, papugujesz bezmyślnie, no to samoczynnie będziesz sobie osłabiał energię. Tak? I możesz wtedy badać, jak się czujesz wtedy, kiedy masz słabą energię, wtedy się pojawiają jakieś bóle, jakieś dziwne sytuacje. Czyli można powiedzieć, że wtedy to jesteś tak jak komórka, bo jesteśmy fraktalno-holograficznie, więc wtedy, jeżeli się osłabiasz, czy nie jesteś prawdziwy, nie przejawiasz się z swojego potencjału, czyli z miłości, z takiej, wiesz, autentyczności, tylko bardziej z jakiegoś takiego fałszu albo z takiego procesu, że coś tam musisz zrobić, więc zostawiasz siebie jakby na później, a potem znowu coś ci tam przychodzi i tak człowiek potem zostawia siebie na później, no i osłabia to generalnie jego jakby takie napięcie na tej błonie komórkowej, jakbyśmy mieli porównać siebie do komórek, no i wtedy to osocze z zewnątrz zaczyna popływać, taka komórka albo się przykleja do innych. No po prostu zaczyna funkcje starzenia się, zaczynają się tam pojawiać, czy też różnych innych problemów. Natomiast kiedy właśnie uświadamiasz sobie to i uczysz się przejawiać właśnie z tego energetyczno-informacyjnego wymiaru, to widzisz, jak ta energia, ta właśnie twoja prawdziwa świadomość, jak ona, jakie ma moc wpływania, oczyszczania, uzdrawiania rzeczywistości, i wówczas też odkrywasz tą subtelność, która tutaj się zawsze tak naprawdę dzieje, bo jesteśmy tutaj jakby zawsze w domu, więc po prostu ludzie sobie na swoje życzenie sobie coś robią i tak dalej, po prostu testują to, tak?
czasami takim awatarkiem po prostu przejawia się jakaś wyższa świadomość, czasami te przysłowiowe czarne dziury też tam już się zadziewają i wiesz, i to jest dopiero ciekawe, nie? Kiedy odkrywasz te procesy świadomości, właściwości różnych tych zakresów częstotliwości, w których jesteśmy, jak to wpływa w ogóle na rzeczywistość, jak te interakcje znowu, to całe oddziaływanie, to jest oczywiście arcyciekawe. Natomiast no teraz jest transformacja, więc oczywiście jest transformacja, przemiana tam, gdzie jest prawdziwość. Tam, gdzie ludzie są dalej w zabobonie, w tej negatywnej, tam się nic nie dzieje. Tacy ludzie już są jakby zamrożeni, już są martwi i tam już są procesy bardziej gnilne czy wyjaśniania, tak? Że taki człowiek jest już bardziej w świadomości ciała, on nie rozumie, on już nie ma potrzeb wyższych, głębszych, bo po prostu jest już wyjedzony. Tam często tacy ludzie wchodzą w tryb takiego naiwnego egoisty, tak? Który bardziej przypomina robaka, bo on ma w dupie innych, on chce tylko sobie zarobić, chce mieć tylko dla siebie. I przez to jest wykorzystywany przez większych egoistów, przez te większe robaki, które też zjadają te mniejsze i przez to jest to instrumentalne traktowanie, ta pogarda, to takie wyniszczanie, kombinowanie, te różne takie właśnie mechanizmy manipulujące. I też to się wszystko dzieje jakby w jednym świecie. Są tutaj zarówno istoty, które reprezentują przeszłość, prymitywność, jak i też te, które reprezentują przyszłość, świetlaną przyszłość. I jak już świadomie potrafisz widzieć więcej, głębiej, bo czujesz bardziej i wierzysz, ufasz sobie, czyli odkrywasz to swoje własne centrum, no to jest ci o wiele jakby łatwiej się w tym wszystkim odnaleźć i też odnajdywać też przede wszystkim siebie i też swoich jakby ludzi, tak? Braci, siostry, takie wiesz, istoty, które też to już czują i wtedy wiesz, jest takie poznanie, jest takie wow, też to ogarniasz i jest taka szczera radość, taka zabawa, kontemplacja, ale też możemy razem wtedy coś tworzyć, właśnie więcej. To też się wiąże też z twoją też pewną taką dojrzałością, już taką spójnością w tym. Możesz sobie wtedy łatwiej wybierać towarzystwo, przestrzeń, tworzyć sobie właśnie, współtworzyć świadomie towarzystwo, środowisko, atmosferę, która ci odpowiada. I wtedy dajesz sobie sprawę, że prawdziwa rzeczywistość to jest rzeczywistość marzeń, nie? W której po prostu ogranicza się tylko wyobraźnia i rozpoznajesz też te tryby, tą fałszywą rzeczywistość, tak? Gdzie ludzie funkcjonują jak niewolnicy, gdzie zapieprzają, gdzie są pod wpływem złych przekonań, złych programów, więc taki człowiek sam siebie blokuje, bo on jest cały czas w trybie, że wiesza Syna Bożego, tak? Gdzieś tam w swojej głowie. Więc to jest wypaczony obraz, więc tak naprawdę wiesza samego siebie, swój potencjał boski, czyli blokuje samego siebie. Więc dlatego te systemy sekciarskie, no one są, no z różnych stron działają, tak? No bo jeżeli człowiek nie jest w stanie ogarnąć sam w siebie fałszu, w co wierzy w ogóle, jakoś to przewartościować, tylko jak taki ślepiec po prostu wierzyć to, no to też pokazuje, że jest potencjalnie niebezpieczny, że tak naprawdę no jest, że też może gdzieś jest opuszczony albo gdzieś jeszcze podlega tym starym mechanizmom, gdzie jedni napadali na drugim, więc dawali im taką fałszywą wiarę, że ci ludzie, którzy przegrali, tak jakby w nią muszą wierzyć, zresztą można powiedzieć całe chrześcijaństwo to też jest taka jedna wielka walka niszczenia. Natomiast no, dzisiejsze czasy coraz bardziej pokazują no, i uświadamiają nam, że trwanie dalej w tych zabobonach, tym fałszu, tym średniowieczu, no, totalnie no, niszczy tak tych ludzi wszystkich i to nie ma już sensu i też na tym po prostu niepotrzebnie cierpi środowisko, czy też ludzie, tak, czas, jakość życia. Więc teraz, wiesz, przychodzi ta odwilż, więc pojawia się coraz więcej takich właśnie wspaniałych, pięknych ludzi, którzy widząc, co się dzieje już za modu, postanawiają po prostu odkrywać prawdę, wychodzić poza też te takie, wiesz, fałsze, takiego znowu naciągania, takiego pieprzenia, tylko po prostu stajemy sobie w prawdzie i widzisz, i to płynie od razu, nie? I nie musisz, nie wiem, kombinować, nie wiem, jakieś teksty manipulacyjne robić, tylko właśnie to wszystko uwalniasz, oczyszczasz. Nie trzeba, wiesz, więcej jeszcze, wiesz, zakładać na siebie tych kolejnych jakichś warstw szatanów, tak? Że to i tak potem się w szmatany zamieni. Tylko uświadamiać sobie to coś wewnątrz nas, co jest jakby, wiesz, ponad czasem, co jest takie w nas, takie mocne, takie, wiesz, to jest to takie centrum zasilania. Nie? I wtedy, wiesz, jak dzieją się takie cuda, też czasami właśnie pojawiają te piękne istoty, które są, tak, które rezonują
I też jest cała masa takich ludzi, którzy, wiesz, przychodzą, oglądną to, wiesz, jednym uchem wleci, drugim wyleci, ale coś tam zostanie, bo człowiek jest taką istotą, że niezależnie jak byłby trwał w fałszu, w obłudzie, to on czuje prawdę. Bo tak naprawdę cała ten fałsz, obłuda, no to właśnie ona się opiera na tym, że człowiek gdzieś poczuł się dotknięty, skrzywdzony, tak, że nie wiem, zaufał, oddał komuś serce, bo tak mu powiedzieli, i potem chodzi taki ktoś bez serca, tak, i już się staje sam martwy, bo słuchał się bezmyślnie. I to wiadomo, że to jest wszystko okres wychowawczy, no, gdzie nie wszyscy mieli to szczęśliwe dzieciństwo, więc tu możemy też wszystko też rozpatrywać na tej zasadzie, że ta manipulacja, no właśnie, to nie ma jakby ostatecznie zła, tylko są bardzo skrzywdzeni, cierpiące istoty, które jako że pełnią jakąś większą funkcję w organizmie, tak, no to jakby nie mogą jakby umrzeć, więc oni mają bardzo często ciężkie rzeczy, to trochę jak, wiesz, nie wiem, nerki tam, to coś, te narządy, które filtrują czy oczyszczają organizm na przykład z tych różnych toksyn w jedzeniu. Zobaczcie, ile tego w tym pożowieniu jest tych różnych dziwnych rzeczy. Więc niektórzy są przez to tak przeciążeni, jak patrzymy, też obserwujemy na tych ludzi. Więc koniec końców jesteśmy tym samym i mając tego świadomość, ty możesz widzieć, tak, ten procesy gnilne, niszczenia, gdzie widzisz, że ci ludzie są tacy w tym zakłamaniu, widzisz te twarze bardziej przypominające te mordy, już takie zakrzywione, tak, od tej takiej nienawiści, od tego trwania w tym odbiorniku, oglądania tych ścieków, a potem się dziwią, że w to gówno śmierdzące w mózgu mają. I widzisz, i nie musisz się też cenzurować, tak? Też nie masz takiej naiwnej, wiesz, na zasadzie kochajmy się, wiesz, jesteśmy w niebie, jesteśmy tym samym. Wiesz, bo to oczywiście tak jest, natomiast też tutaj ogarniasz jasno, trzeźwo mechanizmy obronne atakujące tego, w których ludzie są, ich percepcje, ich rodzaje. I to jest mega, to jest wartościowe, to jest ta mądrość, to jest ta wiedza przyczynowa, której też nauczam dla wybranych, dla tych istot, które też już rozpoznają ten przekaz, z którym jakby tutaj przychodzę. Wiem, że to jest dużo nowości, w ogóle jestem takim trochę prekursorem w ogóle mądrości, wiesz, takiej prawdziwości, też to pomaga w przewartościowywaniu, bo ludzie są, wiesz, często pod wpływem, wiesz, nie wiedzą, co to jest w ogóle prawda, mówią, a każdy ma swoją jak dupę, nie? A tak naprawdę pod tym, co ludzie myślą, że to jest prawda, to są często jakieś sklejki jakichś różnych przekonań, starych wierzeń w ogóle, wiesz, i taki człowiek, wiesz, to wszystko sobie gdzieś tam zgromadził też jako dziecko często, nie, to jest nieprzewartościowane, to jest często słabej jakości. No to nazywa prawdą, to on się z tym utożsamia i przez to potem właśnie jest w tym cierpieniu, bo nie potrafi nawet przeznaczyć na to rzeczywiście zasobów takich głębszych uwagi, poświęcić na to, nie wiem, dzień, miesiąc, żeby zgłębić, kim naprawdę jest, wiesz, iść za tym, tylko po prostu to jest już tak spłycone na tym początkowym poziomie, że on potem już nie odczuwa potrzeby, tak, głębszej, wyższej. Więc się spłyca, tak, i do roli, wiesz, takiego zautomatyzowanego ciela, w takim zakrzywionej czasoprzestrzeni, w wypaczonym jakimś sposobie widzenia. No i z takim człowiekiem, jak nawet chcesz wchodzić w polemikę, no to czujesz już, tak, jaka tam jest w nim pogarda, jaki ten fałsz, taka ciemnota, nie? Tu już po prostu czujesz taki wkurw, wiesz, że to nie jest twój wkurw, tylko to jest wkurw tego typa, czy kogoś, kto po prostu gdzieś tam się zagubił i to ego mu się takie zrobiło nadęte, nie? Przerośnięte i on już nie umie się za bardzo, wiesz, w tym wszystkim jakby ogarniać. I potem tacy ludzie, wiesz, powtarzają to, co widzą w tych, wiesz, mediach głównego ścieku, które są znowu są takim czymś, co jeszcze dokręca śrubę, co jeszcze trzyma tych ludzi dalej w tym fałszu, w tym lęku, bo to się bierze z pogardy. No bo jeżeli ludzie wierzą, na przykład w fałsz teraz, tak zarazka się zrobiło, wiesz, cały w ogóle wirus, zamknięto cały świat, to są testy też na inteligencję, które też po części, no, w dużej mierze właśnie wychodzą z pogardy dla tych ludzi, tak, że pokazuje to, jak bardzo takich ludzi można zamknąć, jak oni są bardzo, wiesz, w tacy, no jak takie po prostu, nie wiem, lalki w eksponaty i, no i generalnie, no, no to jest porażka generalnie jakby cywilizacyjna, tak, że jak ludzie nie potrafią się organizować, świadomie rozmawiać, przejawiać, tworzyć rzeczywiście wartościowe rzeczy na poziomie mentalnym, no to wszystko jest jak taki popaprany las, tak, do wycięcia i do zasadzenia nowego. Natomiast jak mamy tą już świadomość, tak, jak już rzeczywiście tą prawdziwość wybierasz. Na początku, wiesz, mogą być pewne schody, natomiast ja też uważam, że z mądrości jest tak, że nie, że każdy etap może być piękny. I jest tak naprawdę piękny. Tylko kwestia jest tego zobaczenia. Bo tutaj nawet jeżeli oceniamy to i tak przedstawiamy jakoś ciemno tą rzeczywistość, to i tak ostatecznie jest to jedno ja, tak, które jest doskonałe. I które jakby kara, tak jak istoty karają, czy funkcjonują w fałszu, tak, i robią coś
coś, co nie jest zgodne z polem. Tak, bo ja na przykład po przebudzeniach to już od dawna już czuję subtelność pola. Czyli jak coś zaczynam robić, coś co nie jest zgodne ze mną, no to jest takie osłabienie. To jakieś pstryczki dostaję, że to nie jest to. Aż w pewnym momencie, wiesz, łapiesz już tą wewnętrzną świadomość, która pokazuje ci, że czasami lepiej sobie poczekać, odpocząć, zrobić jakieś inne rzeczy, albo zacząć bardziej od początku, przewartościować znowu jakieś, zastanowić się głębiej, czy rzeczywiście kolejne jakieś wierzenie, czy coś, przekonanie, które gdzieś tam masz, jest na pewno tym, które na ten moment ci potrzeba, może jednak warto jeszcze lepiej zobaczyć, tak samo oceny, także one są zawsze w pewien sposób fragmentaryczne, bardziej są informacją na dany etap, w danym kontekście, niż czymś obiektywnym, więc to jest też takie bardzo fajne oczyszczanie, stawanie w prawdzie i przez to, wiesz, sobie jesteśmy i sobie już czujesz, jaki jest potencjał, tak, i jak ten potencjał się pojawia, co teraz jest ważne, co, na czym my wszyscy zyskujemy, tak, jak wychowywać siebie i też tworzyć taki świadomy dyskurs, który potrzebujemy właśnie poprzez takie rozmowy, już poprzez takie wyrażanie. Czasami, wiesz, coś mówisz, wiesz, coś, co wiadomo, że człowiek, wiesz, zareaguje emocjonalnie, bo gdzieś tam wierzył od dziecka, tak? I trwał sztywno, wiesz, w tych miejscach, tak? Gdzie było w ogóle nuda i w ogóle. I on teraz widzi, że to wszystko, wiesz, jest jednym wielkim bullshitem. Mało tego, jest czymś, co jest jeszcze wbrew niemu, co już doprowadziło do jego... zobacz, ile takich ludzi przecież jest wyjałowionych, tak, psychicznie. Ci ludzie są nieszczęśliwi. Jak trwają w takim, wiesz, autorytetalnej sile, że ktoś tam powiedział, że on tam wie, bo ma jakieś wykształcenie, jakieś papiery, więc on na pewno wie, podczas gdy się okazuje, że to jest wszystko często gówno prawda, że często korporacje, które chcą mieć już takich, wiesz, posłusznych typów, wiesz, też w tych farmacjach czy w innych rzeczach, wiesz, tworzą taki już mielenie mózgów, że tacy ludzie, wiesz, wychodzą już no, z takim już defektem, tak? Bo on po prostu tak robi, bo inni tak robią, bo tak jest w jakiejś tam ustawie czy w czymś. I to złe prawo, tak? No, ono zawsze zbiera żniwo tam, gdzie właśnie ludzie trwają fałsz, stają się przez to źli, wybrakowani, czyli też już trafiają na ten śmietnik, tak? To jest ta zaplanowana nieprzydatność, też postarzanie produktów, tak? I tak dalej. To są wszystko z efekt odchodzenia od siebie, tak? Czyli wtedy od razu odkrywasz, że coś jest brak, jakieś ograniczenie. Natomiast jak jesteś w sobie, to czujesz moc, tak? Czujesz się świetnie, czujesz tą doskonałość, czujesz, że wykraczasz poza to, co jest. I to są to właśnie te dwie subtelne różnice, nie? I dlatego jak jesteś w prawdzie, to się możesz bawić jak dziecko, się świetnie czuć, bawić, nawet jak jesteś na jakimś poligonie doświadczalnym, bo masz cały czas wsparcie, tak? Bo wykraczasz poza to, co tutaj się dzieje, to, co ma początek i ma koniec, czyli poza ten obraz, poza ten sen, poza ten trans, w którym tutaj normalnie człowiek jest i się z tym wkręca, tak, że jest tym i tak dalej. I przez to potem się, jak wkręci się tak bardzo, to potem jak rzeczywiście przychodzi ta śmierć, to on ma na tyle mało energii w sobie, że nie jest w stanie wyjść jakby ponad, nie jest w stanie przekroczyć progu i zostaje w ciele, tak? Dlatego potem się okazuje, jak na przykład ludzie wracają do życia, tak, że gdzieś tam byli w tym ciele, czuli wszystko, nie? Ale nie mogli nic powiedzieć, bo byli na poziomie jakby narządów, tak? Bo wtedy świadomość ich degraduje się o poziom niżej, a jak jesteś już na poziomie na przykład ręki, no to nie możesz się nią poruszać, bo jesteś na jej poziomie. Musisz być ponad wyżej, poziom wyżej, tak jak umysł jest wyżej, poziom wyżej niż ciało, dlatego może nim zarządzać. Natomiast jak już jesteś sobą bardziej i gromadzisz tą energię, przejawiasz się z tego, wiesz, wewnętrznego trybu miłości, tej samoświadomości, widzisz, która tak mówi, wszystko wyjaśnia, rozjaśnia, to w momencie, kiedy nawet przychodzi śmierć, tak, to ona może przychodzić świadomie i tak jakby ty się na tym godzisz, bo rozpoznajesz, że jesteś władcą śmierci, królem życia, tak naprawdę, że to jest jedno i to samo i że i to już jakby ci się nie dzieli, tylko masz już tą jedność, tą absolutu, tak? Więc po śmierci masz tak, że bardziej sobie wchodzisz już w tą energię, możesz, tak jak Jezus, tak? Już, on się stawał już, wiesz, swoimi uczniami, tymi istotami, które już jakby odkrywały jego wiarę, natomiast byli tak na tyle prymitywni, że tam widzisz, zobacz, po tym tak dalej, ten krzyż jest symbolem w ogóle, tak? Bo to znaczy rzymskokatolicki, tak? Czyli bardziej znowu ci, co Rzymianie, tak? Którzy go krzyżowali, też krzyżowali innych ludzi, właśnie
sprawiła, że ci ludzie, że jakby, że tą religię zamienili właśnie w taką sektę, która wypaczała bardziej. Potem narzucono to Polsce i tak dalej, gdzie no jest to fałsz, jest to działanie przeciwko ludzkości i wiesz, mimo tego, że to jest takie rozciągnięte, no to jest, każdy gdzieś to czuje i rozumie, dlatego to też upada, ponieważ to nie ma dalej sensu. Można to oczywiście w jakimś sensie transformować już na tryb, że energia ta jest w nas Jezusa, czyli tej boskości, i tam już uwolnić się od tego krzyżowania, i wtedy, kiedy to nastąpi, to będzie można już rzeczywiście traktować jako religię. No, ale pierw ludzie potrzebują sobie uświadomić, co to jest w ogóle sekta. Że sekta jest, narzuca coś, straszy, wiesz, gdzie nie ma takiego samodzielnego myślenia, czucia, gdzie nie ma takiej właśnie podniosłej atmosfery, autentyczności, tak? To są proste rzeczy, natomiast no, człowiek przestraszony, zlękniony, który też z jednej strony wydaje mu się, że często to są tacy strażnicy tych sekt, tak? Którzy są opłacani, którzy, wiesz, też często no, robią krzywdę też innym, i nie widzą, albo no nie widzą, że robią tak naprawdę krzywdę samym sobą, sobie, swojemu gatunkowi, tak? Mogą to też zwalać, że to są przecież idioci, bo to, tak się najczęściej potem z tego tłumaczą, no ale zamiast właśnie karać ludzi, którzy funkcjonują jak idioci, to lepiej jest wychowywać, tak? I uświadamiać, ponieważ jeżeli dalej się sprzęgasz z idiotą, no to gdzieś ktoś z boku może was pomylić i tak się właśnie dzieje potem, że kat staje się ofiarą, bo musi tego doświadczyć, co dawał innym. Dlatego najbardziej nam się opłaca właśnie być prawdziwymi i inspirować ludzi, też nas wszystkich, nasz gatunek właśnie w ten najlepszy taki sposób. Taka narracja i dla tych z was, którzy to uświadamiają sobie, doceniają, to nawet jak teraz nie jest was wiele, to na pewno możecie z tego korzystać. No też zastanawiam się, czy jest sens to gdzieś tam dalej puszczać i tak dalej, bo wiadomo, tu jest dużo słów, to jest też na spontanie robione. Ja sam też mam jakieś takie zawsze, wiesz, wysokie oczekiwania gdzieś też względem siebie, więc jestem cały czas w takim procesie po prostu werbalizowania i też sobie funkcjonuje, wiesz, jakby też w swoim